Cześć, tu Kłusek, a to kolejny odcinek z serii Zaginięcie Ethana Cartera. W poprzedniej odsłonie udało mi się rozwikłać pierwszą zagadkę związaną z jakimś morderstwem, zabójstwem, śmiercią któregoś z bohaterów i podczas montowania poprzednich odcinków naszła mnie pewna myśl, że te zagadki, które zostawiłem niedokończone, praktycznie już skończyłem. Brakowało tam tylko jednego małego kroku do całkowitego ich zakończenia. W związku z tym udam się teraz po kolei do tamtych miejsc, zamiast rozwiązywać zagadkę związaną z tym domem i zmieniającymi się pokojami. Udam się najpierw do miejsca, gdzie drezyna przecięła nogi pewnemu facetowi. I dokończę tamtą zagadkę. Jestem na miejscu. Montując poprzednie zagadki, zrozumiałem, że wszystkie poszlaki nie mogą mieć znaków zapytania i nie mogą być podświetlone. Więc drezynę musimy postawić w tym miejscu. Ja już ją tutaj stawiałem, ale gra nie była do końca jasna w przekazywaniu mi informacji, bo gdy drezyna tu stała, a jeszcze był tu znak zapytania, to nie mogłem nic zrobić. Ale prawdopodobnie teraz to zadziała. Więc ją uruchomię. Jakiś glitch graficzny. Korba coś boczkiem jest tu osadzona. I teraz podjadę na miejsce obok kanistra. Dobra, i moim zdaniem to powinno być to. I teraz wizja powinna się udać. Nieprawda. Dobra, był jakiś dziwny dźwięk. Napisu drezyna nie ma, bo drezyna stoi w tym miejscu. Tam jest kamień. Jest okej, odcięte nogi, kanister. Dalej leży lina. No i co, teraz? Teraz. To była kwestia postawienia drezyny w odpowiednim miejscu. Nie wiem akurat dlaczego to miejsce jest dobre, a metr dalej jest złe. Dobra, mamy dziadka. Rzućmy okiem tutaj najpierw. Tam wcześniej była korba. Dobra, ale tu. Młody chłopiec, który ratuje gościa. I dziadek. Tu mamy co? Dziadek Cartera. I jego brat, Travis. Dziadek zabił Travisa? Zaraz się dowiemy. Tu jeszcze miał nogi. I tu jest Travis z Carterem.
pytanie, czy on go tu przywiązał, żeby go zabić? Czy go ratował? Tu dostał pewnie kamieniem w głowę. Kamil leżał tutaj. Jeszcze podejdziemy pod ten kamień, zobaczymy. Dobra. Dziadek sięga po kamień. Teraz jak to chronologicznie ułożyć? To będzie ostatnie. To będzie przedostatnie. To może jako pierwsze. To jako drugie. Dobra, ja to widzę tak. Dziadek przywiązuje Ethana. Chce go przejechać. Brat przychodzi. Mówi dziadkowi, żeby się odwalił. Idzie rozwiązać Cartera. Dziadek sięga po kamień. Dziadek sięga po kamień i rzuca w głowę tutaj. Wizualizujemy, zobaczmy. Travis, gadaj, gdzie jest Ethan. Już! Daję uśpionemu toczek. Co jest? Travis, gadaj, gdzie jest Ethan. Już! Daję uśpionemu toczek. Okej, czyli kolejność jest zła. W takim razie to będzie pierwsze. A to będzie drugie. Travis, posłuchaj! Możemy go zniszczyć, wiem jak! Nie da się i tam. Nie można zniszczyć czasu. A tym właśnie jest. Wiecznością. Travis, gadaj, gdzie jest Ethan. Dobra. To zrobimy tak. Że dziadek wcześniej miał kamulec. Czyli tam to pierwszy, tu będzie drugi. Aha, to już wiemy, że to będzie pierwsze. Dobra. Czyli dziadek już tu miał kamień w ręku. Okej, widać, że ma kamień w ręku. Dobra. Czyli to będzie tak. Dziadek uratował Ethana. Travis, posłuchaj! Możemy go zniszczyć, wiem jak! Nie da się i tam. Nie można zniszczyć czasu. A tym właśnie jest. Wiecznością. Gail, skarbie. Nie ma innego wyjścia. Travis, gadaj, gdzie jest Ethan. Już! Daję uśpionemu to, czego chcę. Czego wszyscy chcemy. Słuchaj, staruszko. Czas iść do domu.
Znikaj stąd, do cholery. No już, wynoś się. Zamknij oczy, Travis. No to już wiemy, co tu zaszło. Brat Ethana chciał go zabić. I biegniemy dalej. Teraz pójdę do portalu z duchami. Bo tam prawdopodobnie jedną literę pomyliłem. Kolejność. Dobra. I jeszcze raz. Pierwsze O, ostatnie M. Teraz pytanie, bo mamy pierwsze O, ostatnie M, tylko nie wiem, co znaczy pierwsze. Czy tam jest początek, czy tu jest początek. W każdym razie, on tu stoi na trójkącie. A nie jest powiedziane, na którym trójkącie. Ja myślałem, że to jest ten dolny, ale jak obrócę... To może to będzie to... Dobra. I tu damy M. Exactly. Ojej. Co za macki. Mam uciekać, czy tu zostać? Fajnie. Mogę się tu poruszać? Mogę. Jakiś kraken? Jeżeli to bóstwo, to Cthulhu. Dobra, gdzie ja mam iść? Strasznie powoli. Można się tu poruszać. O, tam jest nazadka. Czytaj. The Curse of the Sea Thing. Klątwa morskiej istoty. Enochiański Necronomicon. Górnicy nareszcie go odkryli. Jednak nie wszyscy chcieli przeprowadzić znaleziony w nim rytuał i przywołać morską istotę Gnaiha. Jeden z górników zdał sobie sprawę, że w wyniku rytuału świat zostanie pochłonięty przez powódź Gnaiha. Nie miał więc wyjścia. Zabił pozostałych za pomocą odłamków magii Eltdown. W odwecie Gnaih przeklął górnika, który teraz błądzi po kopalni, skazany na to, aby powstrzymywać innych przed przywoływaniem morskiej istoty i zatopieniem całego świata na wieczność. Ethan, mówiłem ci, żebyś się tu nie kręcił. Do cholery, słuchaj, tu jest niebezpiecznie. Przeczytam twoje opowiadanie później, okej? Tylko nie mów matce, że tu jestem, dobra? A teraz idź. Wracaj do domu. Gdzie my jesteśmy? Okej, ten tunel, tylko że wejście jest zamknięte. Są trzy notatki do przeczytania.
odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie. Szanowny panie, Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki otrzymał pański list z 27 stycznia 1973 roku, w którym pyta pan, dlaczego zgłoszony przez pana patent o numerze 527F2D został odrzucony. Jak wyjaśniliśmy w naszej wcześniejszej odpowiedzi, został on odrzucony, ponieważ naruszał prawa istniejącego patentu. W naszym rejestrze znalazło się ponad 50 zgłoszonych przez pana w ciągu ostatnich 16 miesięcy patentów. Żaden z nich nie został zaakceptowany i za każdym razem kwestionował pan naszą decyzję. Informujemy pana, że zarówno tę sprawę, jak i wszystkie następne uznajemy za zamknięte. Z poważaniem, Urząd Patentowy. Zabierz swoje graty z naszej piwnicy. Wyrzuć je na cholerne wysypisko. Mam dość potykania się po drodze do pralki o to, co zostało z twojego bezsensownego życia. Nie żartuję, albo sam to wyrzucisz, albo wszystko spalę. I to, co już przeczytałem. Dobra. Do wyjaśnienia jeszcze sprawa z Kilofem i chłopcem zatopionym. W podziemnej rzece. To nie będzie chyba Ethan. Inny strój ma. Dobra, kill off. Przywracam. Czy to wystarczy? Tak, to wystarczy. Co to się tak rozpieszło? Aha, okej, dobra. Pierwsze. Kto to jest? To jest ojciec Ethana? Wraz z matką? To nie był chłopiec, tylko kobieta. Dobra. A ten kilof tu w ścianie? To nas nie interesuje tym razem? Skoro był tutaj użyty? Okej, wyszedłem z wizji. Dobra. Czyli to tylko tamte cztery scenki. No to jeszcze raz. Dobra, to jest kobieta. No, całe szczęście. Wszystkie cztery są. Już odkryte. Dobra. To będzie pierwsze. Cztery czy pięć? Pięć scenek. Tu ma kilof? Nie, nie ma kilofa. Dobra, czyli to będzie pierwsze. To będzie drugie. To będzie trzecie. Weźmie kilof i pójdzie. I pójdzie do tunelu.
Musiał uciec gdzie indziej. Zresztą po co miałby przychodzić akurat tutaj? Szlak. Tu na pewno szczury. Nie, nie wydaje mi się. To tylko dziecko, niczego nie naruszył. Po prostu znalazł pokój w starym domu. To wszystko. On jest ceną, którą musimy zapłacić. Jadę na górę. Uśpiony nie może dłużej śnić. Już nam nie ucieknie. Czas, by uśpiony się obudził. Missy, posłuchaj samej siebie. Nie, widzę wszystko tak wyraźnie. Uśpiony żyje we mnie. Jesteś chora. Wszyscy jesteśmy. Dej, co się dzieje? Wszyscy są, tylko nie wszyscy przebadani. Dale, co ty wyrabiasz? Naprawiam. Coś. Dale, ty nędzny tchórzu! Wypuść mnie! Uśpiony musi się przebudzić! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Rodzice nie żyją, brat nie żyje. Gdzie mama? Słyszałem jej głos. Ona ciągle cię szuka. Musisz stąd iść. Wiesz, którędy. Przez tamtą wodę? Wygląda, jakby się gotowała. Nie, nie gotuje się. To tylko zwykła reakcja chemiczna. Mamo! Mamo, gdzie jesteście? Zajmę się twoim bratem. Idź już. Zabił swojej żony. Nie była już sobą. Podobnie jak on. Coś żywiło się tym cierpieniem i śmiercią. Coś rosło w siłę. Dobra. Bezpośrednio z kopalni udałem się tutaj. Na teren kościoła. Żeby obadać tą sprawę, którą zacząłem, a nie dokończyłem. Znalazłem lampę olejową w wieży zegarowej. Coś się świeciło? Nie. Nie. Tu zejdę. Chciałem... Z lampą. Aha. Ale nie muszę z lampą. Klamka. Wrona. Wronę mam. Dobra, wrona siedzi. Pociągnę za dźwignię. Dobra. Kolejne ciało. Wujek Chad. To coś? Nie. Spadaj. Zabity sztyletem. Ciekawie wyglądającym. Z wroną. To
jeszcze nie koniec. Jeszcze tu mamy niewyjaśniony sztylet. Dobra. Czy to wszystko? Tak jest. Są rodzice Cartera i jego wujek. Tutaj nie. Tam coś mamy. Tu jedno. Tu drugie. Dobra, a jeszcze pójdę zobaczyć tam, gdzie lampę znalazłem. Czy tu coś? Nie. Przerażające te dźwięki. Dobra, to gdzie jeszcze? W tę stronę? Czy tam dalej, gdzie były ślady krwi? Tutaj. I chronologia. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. O, Travis. Tutaj rodzice. Dobra. Tu był sztylet. No a ta wrona? Co z tą wroną? I ona była gdzieś tutaj. No dobra, to od końca. Tu jeszcze nie ma rany. Ona trzyma sztylet? Nie. On trzyma sztylet? Nie. Nie rozumiem. Nie mam żadnego pomysłu. To nie będzie. Będzie na sam koniec. 5. Cztery. Jeden. Dwa. I tamto ze sztyletem 3. Co tu się dzieje? Gdzie Ethan? Mieliście się tym zająć. Uśpiony musi przespać śnieg.
Okej. Co tu się dzieje, gdzie Ethan? Czyli... To będzie piąte. On przyjdzie po wszystkim, dowiedzieć się, co się stało. To będzie czwarte. Nie. To będzie pierwsze. Bo tu nie ma lampy. Tu ma lampę. Dobra, co z tą lampą? Aha, ona stąd wzięła lampę. Tu też ma lampę. Dobra, czyli to będzie pierwsze, bo nie ma lampy, a we wszystkich pozostałych już ma. Czyli jeżeli to będzie pierwsze, to będzie ostatnie. Idzie tutaj, ma lampę. Nie wiem. Zaraz to zwizualizuję, jeszcze raz wyjdę tylko do wieży zegarowej. Bo nie wiem, czy wyjaśniają to, skąd się dane przedmioty wzięły w dziwnym miejscu, na przykład nożyczki w windzie. Dobra, wizualizujemy. To nasz syn. Chad wsadził do krypty naszego syna. I zamuruje go. Odda go uśpionemu. Na zawsze. Zostaw go! To twój brat! No, pierwsze mamy. Czyli to nie jest drugie. To co jest drugie? To jest drugie? To będzie trzecie? A tamto czwarte? To nasz syn. Chad wsadził do krypty naszego syna. I zamuruje go. Odda go uśpionemu. Na zawsze. Daj mi to obejrzeć. Nie? Może zobaczyli go, jak wychodził z krypty. To będzie dwa, to będzie trzy. Ty już teraz jest chybił, trafił. Chad wsadził do krypty. Wiesz, że on jest niegroźny. Wiesz, że źle robimy. Chad, skończ murować, zanim dojdzie do siebie. Moje oko. Daj mi to obejrzeć. Odwal się, to wszystko wina Dale'a. Powinien nam pomagać. Dale to tchórz. Zawsze taki był. Fakt. To tchórz. Chad, zostaw go! To twój brat, zostaw go! Nie jest Ethan. Co tu się dzieje? Gdzie Ethan? Mieliście się tym zająć. Uśpiony musi przestać śnić. Twój wujek Chad nie żyje. Wrona. Ethan. Co tu się dzieje? Thank you.
można. Itan to nasz syn. Tato, muszę się dostać do kopalni. Do kopalni? Mój klucz. Nie wiem, gdzie jest. Dam sobie radę. Obok bramy jest taki ukryty tunel. Po prostu trzymaj mamy z daleka ode mnie. Jest chora. Wy wszyscy jesteście. Uśpiony musi przestać śnić. Itan zakłócił jego spokój. Czymkolwiek jest uśpiony, wydostał się na wolność, zatruwając umysły bliskich Itana. To teraz z czystym sumieniem mogę spróbować rozwiązać tą zagadkę z tego domu. Tylko za bardzo nie wiem, co tu chcę osiągnąć. Wylądowałem w domu Itana. Nie rozumiem. Nie wiem, czy były jakiekolwiek wskazówki. Dobra, Itan. Tutaj. Błąd. Nie wiem, jaki jest klucz. Przejdę się jeszcze raz do tamtego domu. Bo to do niego mnie przenosi. Między innymi. Dobra. Czy to mi coś mówi? Nic za nic. Gdzie jest ten pokój? Tu jest coś zabite dechami. To nie o to chodzi? Tu jest korytarzyk. Jest drugie wejście. Jakaś jadalnia. Jak wygląda drugie piętro? Travis, daj spokój Itanowi. Widziałem, jak na niego patrzysz. Niczego nie rozumiesz, prawda? Nie masz pojęcia, co się dzieje. Musisz nam pomóc. Nie ma innego wyjścia. On chce Itana. Powariowaliście? Wszyscy powariowaliście! Bliscy obwiniali Itana. Czymkolwiek była istota, którą sprowadził, uznali, że zrobienie mu krzywdy będzie najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu i ukojenie ich rozszalałych zmysłów. To, co opętało Carterów, wciąż gdzieś tu było. Tylko gdzie i jaki pokój on otworzył? U nich w domu? Czy nie?
No tu coś jest, to nie wiem, czy mam z kuchni próbować się dostać. Nie wiem, czy to jest kuchnia. Tutaj? Ląduję u Carterów. Idę tutaj. Chcę, żeby to była ta jadalnia. No ale to nadal jest tu zamknięte. Gdzie jestem? Naprawdę u nich w domu, czy nie? Te pomieszczenia widziałem. Tego nie jestem pewien. To widziałem na pewno. Czerwony. Błąd. Do jadalni. Jest okej. Czerwona. Nie jest okej. Tutaj różne mi przedstawia. Tam jadalnia była ok. Idę tu. Czerwone. Od razu. Zacznę od czegoś innego niż jadalnia. Od tego. Czerwone. Okej, i muszę rozpoznać, który pokój jest dobry. Nie ten. To było tu. Dobrze. Muszę rozpoznać wszystkie pomieszczenia. To było tu. Nie. Nie, to było na piętrze. Co jest? Aha, tu byłem. Czyli to nie było to? Było to. Tak. No. Pytanie, czy coś tu było? To na pewno nie. Dobra, parter mam ogarnięty. Cały. Teraz pierwsze piętro. To jest... Nie mam pojęcia, co to za pomieszczenia tu są. Tu na pewno były te książki.
Zgadza się. Nie to, nie to, to. Dobrze. Z tego pokoju... Tu nie mam pojęcia. Po schodkach w dół, tam jest wyjście. Po schodkach w dół. Tutaj. To jest to pomieszczenie, czyli po schodkach w dół odpada. Ale nie wiem, gdzie to sprawdzałem. Dobra. Tu jest wejście. To klatka schodowa. Okej, na klatce schodowej. Dobra. Błąd. Dwa błędy. Już wypadam z gry. Ale już rozumiem, o co chodzi. Dobra. Jeszcze raz spróbuję zapamiętać. No. Muszę przyznać, że ciekawy gameplay jest w tej grze. Ale muszę też powiedzieć, że nie za dużo w takie grałem. Dobra, tu wiemy, tu jest ta jadalnia, nazwijmy to. Tu jest schodkami do góry. Tu jest takie porozwalane. Z krzesłem na ziemi. Tu są drzwi. Dobra, tu jest stół. I tu już koniec, tu nie ma... Aha, tu są jakieś drzwi. Zamknięte. Tu jest stół. Tu jest krzesło. Tu jest co? Dobra, tu jest korytarzyk. No, trochę tych rozwidleń tu jest. Na pierwszym piętrze jest korytarzyk. Tu jest takie w prawo. Aha, i tu w kółko można przejść. Niedobrze. Ale na piętrze korytarzyk, dobra. Tu jest to. Tu wiadomo, książki Cartera. Tak zakładam. To jeszcze raz. Jadalnia, schodki w górę, leżące krzesło, stół. To pierwsze piętro będzie problematyczne. Tu na lewo, korytarz do przodu, pyk. I tutaj takie porozwalane. A na lewo. Czy tam światło też widać, czy nie? Chyba nie. Tu lampa na lewo. Nie zapamiętam tego. I tutaj kółko. To ogarnę. Pójdę od tej strony. Stoliczek, komoda. Takie drewienko. Nie ma szans. Będę to musiał sobie nagrać i odtworzyć. Nie jestem tak zdolny jak Paul Prospero. Dobra. Co jest? Aha. Dobra, muszę najpierw przejść. Jasne. Dobra, czyli tu jest jadalnia. Pyk. Tu jest takie schodkami do góry. Pyk. Tu jest przewrócone krzesło.
Nie widzę. Tak, pyk. To był stół. Pyk. Parter mamy ogarnięty. Dobra, tu chciałem wejść. Tu jest korytarzyk. I tu było to. Dobra, a na lewo? Co to było na lewo? Poddasz na pewno nie. To? Niestety nie. Czyli to. Dobra. Czyli taki składzik. To było tu. I tu jest wyjście na korytarz. Są schody. Tu. Dobra, teraz najwyższe piętro. Tu mamy to i tu będą książki Itana. Pyk. Jasny gwint. Znalazłem. Nie chcę tam wchodzić. Co my tu mamy? Zmodyfikowany człowiek witruwiański Da Vinci'ego. Jakieś kalendarze. Co to za dźwięki? Coś tu pracuje. Jakiś bimber się tu tworzy. Czaszka. Co tu jest jeszcze ciekawego? Pentagramy. Książki, świece. Rzeźba płodu z pępowiną. I prawdziwa głowa człowieka. Wygląda jak ten wujek Itana. Dobra, czytamy. A jeszcze tu coś jest. Jakieś zapiski. Diabeł wpisany w koło i kwadrat. Wow. Tu są te portale między pokojami. W starym domu mieszkał niegdyś czarownik, który przyrządzał mikstury pozwalające mu widzieć przyszłość. Pewnego dnia przyszli do niego mieszkańcy wioski i zażądali, aby podzielił się z nimi miksturami. Też chcemy zobaczyć przyszłość, powiedzieli. Czarownik jednak odmówił. Mieszkańców wioski bardzo to rozzłościło, więc spalili dom czarownika. Lecz on wiedział, że tak się stanie. Wcześniej rzucił zaklęcie na pokój z miksturami, choć dom się spalił, pokój pozostał nienaruszony. Mieszkańcy wioski czekali, ale czarownik nie wyszedł. Co tak stoisz? Szpiegujesz mnie? Nie. Jasne. Na czym dokładnie polega twój problem? Na niczym. Przestań zostawiać wszędzie te swoje głupie kartki. Tylko ludzi straszysz. I druga notatka. Nielegalna bimbrownia w Płomieniach. Byłem blisko. Daniel Josefson. Hrabstwo Bayfield.
Walcząc z pożarem lasu niedaleko Old Ogden Road, ochotnicza straż pożarna z Ashland odkryła destylarnię Bimbru. Władze poinformowały, że na miejscu znajdował się piec na propan oraz 15-litrowy sagan ze stali nierdzewnej, w którym trzymany był zacier na whisky. Na podstawie wielkości destylarni szeryf hrabstwa Bayfield, Hank Schaffel, wnioskuje, że była ona częścią niewielkiej działalności, ale nie wyklucza, że w hrabstwie mogą istnieć również inne destylarnie. Funkcjonariusze natknęli się na miejscu na 2 litry bimbru jabłkowego i niecałe... Aha, jest urwane. Tak czy nie? Jest niedokończona dodatka. Oj, nieładnie. Tekst jest ewidentnie niedokończony, więc sam go przetłumaczę. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze znaleźli pół galona bimbru jabłkowego i jeden galon bimbru bez żadnych dodatków. W sąsiedztwie destylatora zostały znalezione laski cynamonu i cydr jabłkowy. Policja nie była w stanie zidentyfikować, kto jest właścicielem destylatora. Szeryf Schaffel stwierdził, że niedopałek spowodował pożar. A z drugiej strony NASA wystrzeliła ATS-6. Associated Press. Canaveral, Florida. NASA wystrzeliła dzisiaj z bazy na Florydzie satelitę, którego uważa się za pierwszego satelitę edukacyjnego. Dzięki niemu USA mają zyskać znaczną przewagę w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej. Szóste urządzenie z serii Applications Technology Satellite będzie bezpośrednio nadawało programy edukacyjne w kilku innych państwach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach i Australii. NASA twierdzi, że satelita pozostanie w ciągłym kontakcie z Ziemią co najmniej przez 5 lat. Subcio. Obie te rzeczy przeczytane. Gdzie my teraz wyjdziemy? Co był ten zaczarowany pokoik? Który teraz jest destylarnią. Coś się zmieniło na zewnątrz? Nic. Po takiej ilości rozwiązanych zagadek nie pozostaje mi nic innego, jak w sąsiedztwie tej pięknej przyrody i niezapomnianej zakończyć ten odcinek i zaprosić na następny seans. Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!